Hej, w tym materiale pokażę jeden z ciekawych sposobów na generowanie animowanego tła w programie After Effects. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Jak widzieliście przed chwilą, to jest mniej więcej efekt końcowy, który uzyskamy, czyli mamy jakby takie fale, które pojawiają się w naszym materiale i się animują wraz z czasem trwania. Ten cały efekt możemy bardzo mocno spersonalizować, tak samo jak poprzednie tło, które pokazywałem właśnie w poradniku, więc jest to sposób właśnie na tworzenie takich bardziej ciekawych, animowanych teł, które szybko tak naprawdę się robi. Na samym początku tworzymy sobie nową kompozycję, którą nazwę to sobie Gradient Tutorial Final i rozdzielczo 4K, w moim przypadku sobie zostawię 30 kratek, czas trwania na 12 kratek, znaczy 12 sekund ustawię sobie w tym materiale. Na samym początku tworzę sobie nowy jakby solid, który będzie moją całą podstawą animacji, czyli to będzie przechodzący gradient od lewej do prawej krawędzi, więc mogę to sobie dać jako gradient, nie wiem, line, mogę sobie nazwać ten solid i przerzucić na niego efekt, który nazywa się light sweep i za pomocą tej prostej linii, którą teraz widzicie, zrobimy sobie gradiencik, który będzie przechodził od lewej do prawej strony. Jak to możemy zrobić? Na samym początku wybieram sobie direction na 0. Dzięki temu on jest teraz jakby w on jest w pionie i dzięki temu nie muszę się martwić jakby o jakiś konkretny kąt. Pozycją center na ten moment się nie przejmuję, gdyż i tak będę go przesuwał z lewej do prawej strony. Na sam początek interesuje mnie między innymi grubość. Pod 4K to mniej więcej 1560, jak testowałem, jest dobrym rozwiązaniem. Jak teraz widzicie, mam tutaj już tą linię, która fajnie ze sobą koresponduje i przechodzi w tym miejscu. Dalej mam coś takiego jak tutaj widzicie swap intensity i w moim przypadku ustawię sobie to na około 90, aby ten środek był bardziej biały. Mam oprócz intensity swap, mam jeszcze edge intensity i w moim przypadku chcę na 0, aby nie było tego u góry rozświetlonego, rozświetlonej linii, jak teraz widzicie, ona tutaj się znajduje u góry. Wybiorę to sobie na 0 i już tak naprawdę nic nie mam. Thickness mogę dać na 0, ale nie muszę, gdyż i tak nie mam tutaj żadnej intensywności na samym końcu. No i teraz idę sobie za pomocą osi X w lewą stronę, mogę też przesunąć ręcznie, oddalić swój ekran i przesunąć do miejsca, aż ten efekt nie będzie widoczny. Mogę sobie odznaczyć i zaznaczyć jeszcze raz, zobaczyć, czy jeszcze coś mi miga, czy nic mi nie miga. Przesunę sobie jeszcze bardziej, bo mi miga. Teraz jeszcze delikatnie miga. Pójdę sobie teraz nic nie miga, więc matrycą na samym początku. Klikam sobie zegarek na center. Idę na 4 sekundę i przesuwam teraz to samo, tylko w prawą stronę do momentu, aż mi to również zniknie i mi tutaj nic z prawej strony nie będzie migało. Teraz mi miga, więc jeszcze przesunę. To miganie jest powodowane tym, że tego migania nie chcemy, gdyż jeśli ta animacja ma nam się zapętlać, to będzie widać taki skok na krawędzi, a to chcę uniknąć. I z tego co widzę, już to uniknąłem. Mam tutaj moją podstawową animację trwającą 4 sekundy. Wybiorę sobie na tych klatkach kluczowych F9, Graph Editor i teraz przeniosę to sobie na około może 3,5. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Mniej więcej taki wykres, jak sobie puszczę play, to uzyskamy teraz taki efekt. Czyli na samym początku jest wolniej, potem jest szybciej i potem znowu nam to maleje. Jak widzicie, animacja jest już gotowa i przygotowana tak naprawdę pod nasze zapętlenie. Zapętlenie robimy w prosty, klasyczny sposób, czyli przytrzymując Alt, klikamy na zegarek i wpisujemy znaną już dobrze, mam ekspresję lupa, jeśli oglądacie moje materiały. I dzięki temu teraz jak puszczę sobie spację, to zobaczycie sobie, że ona jest zapętlona, więc w tym momencie zaznaczam to Ctrl-Shift-C, aby przywrócić do nowej kompozycji Move All Attributes i nazywam to sobie Gradient
tutorial, na przykład base, bo to będzie nasza baza. Kiedy to zrobiłem, mam już to tutaj dodane, fajnie nam się zapętla przez naszą całą animację, jak teraz widzicie. No i mogę teraz sobie stworzyć soli, który mi podzieli to w taki sposób, aby mieć te paski, które widzicie w gotowym efekcie. Gdyż program nie domyśli nam się same, że chcemy zrobić te paski. W przypadku, że jeżeli 4K, mamy, jak tutaj zobaczycie sobie, wysokość 2160, więc ja to podzielę przez 20, aby mieć 20 tych boksów. Ich może być więcej i to jest pierwsze to właśnie personalizacji, gdzie możecie sobie sami określić. Jak dacie sobie mniejszą ilość, te paski w tym efekcie będą grubsze, dacie sobie mniejszą ilość, te paski będą jeszcze bardziej wąskie. Fajnie, aby jakby rozdzielczość, wysokość dzieliła się, a na przykład nie było tutaj w wyniku 55,63, bo potem będzie wam trudno znaleźć i połączyć te solidy idealnie. Fajnie, gdyby to była pełna liczba, czyli na przykład, nie wiem, dzielimy na 10, to mamy 216 i łatwo określić szerokość tych solidów. Więc w moim przypadku podzielę to sobie przez 20 i w moim przypadku tu mam zapisane, będę chciał wysokość, która ma 108 pikseli, szerokość zostawiam tak jak wcześniej, kolor obojętnie może być jaki chcecie, on nie jest tutaj ważny. W tym momencie z pomocą okna Align dodaję go sobie na samą górę, tak aby on się mieścił tutaj na topie. Za pomocą darmowego skryptu Utility Box możecie go sobie pobrać za darmo, więc wpisując nazwę Utility Box Download sobie zduplikuje kopię. Możecie sobie zduplikować oczywiście ręcznie. Za pomocą tego efektu będzie o wiele szybciej. Wybieram sobie clones i wybieram sobie liczbę klonów 9, gdyż chcę mieć połowę z 20, czyli w moim przypadku 10. Zrobiliście 10, to robicie sobie teraz 4 klony, aby w sumie było właśnie 5. W moim przypadku chcę, aby w sumie było 10, więc tworzę sobie 10 kopii. Jak widzicie, moje kopie zostały już tutaj ładnie dodane. Teraz, kiedy to sobie dodałem, zaznaczam sobie wszystkie te boksy, wybieram sobie transform w osi, w transform, tylko przesunięcie, w osi Y sobie zaznaczam w tym utility box i wpisuję sobie wartość 108, czyli tą szerokość, którą ma dany solid. Dzięki temu, jak wybrałem sobie sequence, teraz mi się wszystko ładnie przesunie i nie musiałem tego ręcznie ustawiać, się z tym męczyć, tylko za pomocą tego efektu wszystko bardzo ładnie mi się teraz dodało. Teraz mogę sobie ten gradient zaznaczyć, wybrać Alpha Mate, aby mi dodawało się do tych solidów, które są, i wybrać sobie znowu clones i znowu wybrać liczbę 9, aby mi zduplikowało to 9 razy. Teraz niestety ręcznie muszę sobie przenosić ten gradient tak, aby pod każdy solid on tutaj ładnie mi pasował. Dzięki temu pod każdy solid będzie dodany mój gradiencik. Jak widzicie, ikonki są. Tutaj wszystko zadane, tylko jeszcze te solidy są widoczne, więc ja sobie zaznaczę same solidy bez gradientów, przytrzymując Ctrl i kliknę na ikonkę widoczności, aby tylko mój gradiencik był widoczny w tych miejscach. Teraz, jak widzicie, nie mamy żadnej różnicy, więc po co tak naprawdę to robiliśmy? A robiliśmy to z tego powodu, aby ten gradiencik zaznaczyć sobie w tym miejscu, sam gradiencik bez naszych solidów, i przesunąć w osi czasu na przykład o 2 kratki bądź 4. Różne efekty uzyskacie przesuwając o konkretną wartość. Ja wybieram sobie opcję Layers, wybieram sobie Amount, klikam dwójeczkę, Sequence i już moje warstwy zostały fajnie przesunięte, jak tutaj widzicie, i to w czasie o 2 kratki zostało przesunięte i mam efekt, który chciałem uzyskać, czyli moje linie zostały teraz podzielone i przesunięte. Dzięki temu tworzymy właśnie taką niepełną, niespójną linię, tylko jest tutaj po skosie ta linia, więc to jest taka nasza podstawa, z którą chcielibyśmy uderzać dalej. Zaznaczam to wszystko, klikam sobie Precompose i wybieram sobie teraz Gradient Tutorial Layers. To będzie mój początek, jeśli chodzi o warstwę, którą musiałbym sobie jeszcze w tym miejscu na to przywrócić efekt, który nazywa się Mirror, tak aby odbić to. Dzięki temu mamy po prostu mniej roboty i program będzie mniej obciążony, gdyż nie będzie musiał liczyć więcej tych solidów, tylko sobie odbijemy to. Kąt, aby odbić, w moim przypadku to będzie
90, dzięki temu mam już to tutaj fajnie, zbliżam się do tego miejsca i tu widzicie, powstał mi taki pasek, który powstaje z jakiegoś powodu, zmieniam sobie po prostu wysokość na, nie wiem, 178 i już mi to znikło, tylko muszę pamiętać, aby teraz tą gradienci, który mam tutaj, był na pewno wyśrodkowany na środku i zwiększyć jego skalę 102, gdyż na krawędziach mi trochę teraz będzie brakowało, a za pomocą tego, już jak tutaj widzę, mam fajnie ten efekt dodany. Pokazuje mi się to linia, ale jak sobie nam render dłużej, to widzę, że tej linii w tym miejscu już nie ma. Ok, więc dodałem sobie na tą nową kompozycję już efekt mirror i obróciłem to do góry nogami tak, aby mi ten efekt nie musiał tego przeliczać. W tym miejscu widzę, że ten efekt jeszcze nie jest przezroczysty. Zapomniałem o jednej rzeczy w gradiencie Base. W Light Sweep musimy wybrać sobie opcję Cut Out, aby tutaj nie było tła. Dzięki temu nasz gradiencik będzie w tym miejscu na pewno bez tła. I teraz to mamy, po zastosowaniu efektu Mirror, duplikuję sobie daną warstwę i przenoszę ją na połowę czasu trwania mojej animacji, aby to zapętlenie było szybsze. Jakość Quarter dla podglądu, aby to szybciej było. I dzięki temu mam teraz takie zapętlenie, że to wszystko po sobie działa. Więc chcę zmienić jakiś moment fajny na zapętlenie. Dwójka wygląda w taki sposób, szóstka wygląda w dokładnie taki sam sposób, bo animacja trwa w ten sam sposób, więc trim comp daję sobie na dwójkę oraz z tyłu daję sobie trim comp na szóstkę. Dzięki temu ta animacja będzie krótsza, tylko zapętlona i program nie będzie musiał za każdym razem liczyć jakiegoś większego fragmentu, tylko mam wszystko zapętlone. Prawie przycisk myszy na dane bar i klikam sobie Trim Comp to Work Area. Dzięki temu powinno być fajne zapętlenie. Mogę sobie puścić play i zobaczyć, czy wszystko tutaj działa tak, jak powinno. I widzę, że działa. Na krawędziach nam nie skacze tego, co chciałem właśnie uniknąć przy Light Sweep, więc to już mamy na pewno bardzo fajnie tutaj przygotowane. Kiedy to już mam, mogę sobie teraz to wszystko zaznaczyć i wybrać to jako Gradient Tutorial Master, załóżmy coś takiego. Upewniam się, że tła na pewno nie ma, pod spodem nie ma, więc wybiorę sobie teraz czarny solid w rozdzielczości właśnie 4K, który będzie pod moim tłem, dzięki temu nie mam przezroczystości i w razie potrzeby wszystkie efekty będą tutaj się fajnie ze sobą dodawały. Na samą kompozycję dodaję następujące efekty, które nam się przyda. Przyda nam się glow do rozjaśnienia tego, aby te linie były większe. Przyda nam się efekt wave warp, który nam doda ruchu, jak już widzicie na tym gradiencie. I przyda nam się na sam początek jeszcze efekt weir, za pomocą którego poskręcamy ten efekt, aby on wyglądał tak, jak w tym miejscu. Na sam początek zajmijmy się efektem glow. Czy on rzeczywiście musi być taki mocny? Nie musi być. Radius na 25, aby tylko trochę większy obszar brał. Zobaczmy, jak to wygląda w czasie. W taki sposób intensywność mniejsza na 0,5. Wcześniej tak było. Ok, ta linia ma już trochę większy obszar i nadal nie jest jakaś ostra. Puszczę sobie tylko na quarter podgląd, aby zobaczyć, czy to mi teraz nie skacze za bardzo na krawędziach. Przy tej szerokości może trochę sobie zmienię na 15. Radius. Ok, teraz jest spoko. Z 15 będzie lepiej. Na następnej kolejności to jest wave warp, czyli dodanie ruchu na tych krawędziach. Jednak teraz za bardzo nie zobaczymy, jak on będzie fajnie wyglądał, więc ja go na razie wyłączę i na razie skupmy się na efekcie twir, który już poznaliście w poprzednim poradniku. On tutaj też będzie robił główną robotę. Podobnie jak ostatnio, dajemy sobie 360 i wybieramy sobie radius na setkę. Dzięki temu uzyskujemy taki efekt, który już wygląda bardzo fajnie, jak sobie zobaczycie. Też może robić jakąś robotę. Do tego dodaję sobie efekt wave warp. Teraz, aby zobaczyć te wszystkie linie, w ciekawszy sposób dam sobie wielkość może na 180 i width na około 800. Dzięki temu moje linie zostały teraz zniekształcone i również poruszają się teraz w
czasie trwania tej animacji. Dzięki temu ta animacja jest bardziej taka fluid, można to nazwać. Jednak no to jeszcze nie jest takie płynne, jest trochę za szybkie przede wszystkim, więc zmienię sobie na 0,5 i aby pozbyć się tego efektu, dam sobie nowy adjustment layer, który nazwę Fix i na niego przerzucę sobie efekt CC Lens, który będzie moim efektem do jakby uwypuklenia tego efektu i zakrycia tych wszystkich krawędzi w tym miejscu, w którym będzie już tam pasowało. Zobaczmy, jak to wygląda, czy nam fajnie siedzi. Tak, tło nam teraz idealnie fajnie siedzi w tym miejscu. Do tego możemy sobie oczywiście dać jakiś efekt noise, na przykład na 15-20% bez koloru, aby dam sobie tylko full, aby to jakby coś się działo między tą animacją, ona trochę ciekawie wyglądała, więc efekt noise zdecydowanie wygląda fajnie. No i możemy sobie oczywiście dać efekt vibrance bądź tint z jakimś kolorem. Ja tu sobie zapisałem kolory, które były ostatnio, znaczy w przykładzie użyłem black, znaczy pod podstawkę użyłem danego koloru. Tutaj macie cyfry, więc jeśli chcecie idealny ten sam, to możecie sobie wziąć. Oraz na white użyłem następującego koloru, który nazywa się w ten sposób. No i moje tło wygląda już w taki sposób, jak w tym miejscu widzicie, więc można powiedzieć, że uzyskaliśmy niemal jota w jotę bardzo podobny efekt co do podglądu. W tym miejscu możemy zająć się stylizacją, możemy na przykład sobie przerzucić jeszcze levels na tą warstwę i na przykład go rozjaśnić, uzyskamy taki efekt, możemy go ściemnić, uzyskamy taki efekt. Tutaj kompletnie inne efekty uzyskamy. Coś ściemnienia fajnie działa, to takie cieniowanie jakby powstało, które nam powstaje w tle. O, widzicie? Levels nie używałem do ściemnienia, a już mam jakieś nowe, fajne zastosowanie tego efektu. Więc to już wygląda fajnie, że na full się upewnię, czy wszystko jest w porządku. Jednak tak, levels zrobiło solidną robotę. Coś nowego. Oprócz tego, jak sobie odpalicie Gradient Master, to na tym Layers możecie sobie dać na przykład nowy Adjustment Layer z, nie wiem, Creative i przerzucić sobie na to efekt jakiś, który będzie wpływał na wygląd tego, co wrzucacie, czyli na przykład Blended Blinds na 15% w szerokości, mam linię i teraz w finalnym, jak widzicie, moje tło również ma tutaj linię, więc drobna zmiana, dam quadro, by to było inaczej widoczne i już na moim efekcie jest kompletnie co innego i mamy tło. Możemy jakieś turbulent display przerzucać i kombinować z tym tłem, aby uzyskać jeszcze jeden fajny efekt. Fajnie, że tam nam się dzięki temu po prostu nam zapętla i znika w bardzo taki spokojny i fajny efekt. Więc to jest efekt, który finalnie na jakąś kratkę taką fajną nam uzyskaliśmy, czyli z tam blinds i z levels do naszego ściemnienia. Tak to wyglądało w taki sposób. Z levels wygląda jeszcze ciekawiej. Jak teraz widzicie, z podbitą czernią można to jeszcze kombinować z dużą ilością rzeczy, a w podglądzie uzyskaliśmy ten sam efekt, czyli mniej więcej drogę pokonaliśmy tą samą, bo jak levels zdejmiemy, ventian blinds stąd usuniemy, to tu mamy ten sam efekt. Jak sobie możemy zobaczyć, a tylko z drobną zmianą uzyskujemy kompletnie co innego. Jak macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach i mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał i poznaliście kolejny jakiś ciekawy sposób właśnie na generowanie animowanego tła w programie After Effects. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!